jeden sposób, by zakomunikować drugiej osobie jedno słowo. Słowo. I nagle pojawia się w twojej głowie błysk. Błysk zrozumienia. Bo choć powiedziałem tylko i wyłącznie jedno słowo. Słowo. To mimo wszystko z tyłu twojej głowy, w tle twojego własnego doświadczenia, istnieje nieskończona inteligencja, która jest w stanie z pola nieskończonej świadomości wyodrębnić ten jeden dźwięk, jakim jest moje słowo, słowo, i go zrozumieć. Jest to tak prosty i oczywisty dla nas proces. Proces zrozumienia. Tak na dobrą sprawę nie masz pojęcia, w jaki sposób nauczyłeś się języka. Nie masz pojęcia, w jaki sposób nauczyłeś się słów, liter. Po prostu pewnego dnia zdajesz sobie sprawę z tego, że mówisz, że używasz słów. I stało się to tak naturalnie. Stało się to tak praktycznie bezwysiłkowo, choć wydawało ci się, że wkładałeś w to wysiłek. I tak samo, pewnego dnia, zacząłeś się komunikować z innymi ludźmi. Poznałeś nowe osoby, poznałeś rodzinę, znajomych, przyjaciół, drugą połowę, nawiązałeś więź, zbudowałeś relacje. Zbudował się między wami intymny kontakt, bliskie uczucie wzajemności i głębokiego emocjonalnego połączenia. I to na takim poziomie, że mógłbyś szczerze i otwarcie przed sobą przyznać, że to jest wyjątkowe, to jest specjalne, to nie zdarza się na co dzień. I jest coś tak ponadczasowego, tak głębokiego, tak intymnego, co sprawia, że rozumiesz się z tą osobą. Tak, o. Nawet będąc ze sobą na odległość. Nie musząc nawet wymieniać ze sobą słów. I tak samo jak istnieje nieskończona inteligencja, która pozwala tobie na zrozumienie tak prostych komunikatów werbalnych, tak samo istnieje nieskończona inteligencja, która jest w stanie zrozumieć komunikat, który wysyłany jest nie bezpośrednio, który wysyłany jest z całkowicie innej przestrzeni, z przestrzeni serca, z przestrzeni świadomości, z przestrzeni czystej jaźni. I ty nagle to łapiesz. Pojawia się w twojej głowie jedna myśl, która coś oznacza. I po jakimś czasie okazuje się, że druga osoba myślała całkowicie o tym samym. I nie wiadomo, w jaki sposób to się wydarzyło. I wiesz o tym, że to jest tak wyjątkowe i tak specjalne, że nie jest to zbieg okoliczności. Mało tego, zdajesz sobie sprawę, że to nie jest twój pierwszy raz, gdy doświadczyłeś czegoś podobnego. I nie jesteś w stanie uwierzyć w to, że zwariowałeś. A na pewno nie jesteś w stanie uwierzyć w to, że nie jest to zbieg okoliczności. Telepatia. Czym jest telepatia? Kim jest telepata? Skąd bierze się telepatia i czy jest ona prawdziwa, czy jest prawdziwym zjawiskiem? Wiecie, wielokrotnie zdarzało mi się myśleć o czymś. Po jakimś czasie rozmawiam z moim przyjacielem, z moją przyjaciółką, z kimś znajomym, kimś bliskim i okazywało się, że ta osoba myślała dokładnie o tym samym. Nawet nie jestem w stanie wam zakomunikować tego, jak bardzo często mi się to zdarzało. Bardzo często zdarza mi się, to się ciągle zdarza, że ja nagrywam wideo i wiem, jakie komentarze będą pod filmem.
I kiedyś myślałem, że... że to jest jakiś zbieg okoliczności, bo przecież to jest niemożliwe, żebym był w stanie przewidzieć to, jakie będę miał komentarze pod filmem. I zdarza się to bardzo często. Bardzo często zdarza mi się to, gdy piszę posty na Facebooku albo piszę wiersze i umieszczam je na Facebooku. Bardzo często zdarza mi się pomyśleć o drugiej osobie, po czym dzień później ta osoba do mnie dzwoni i mówi do mnie: wiesz co, Damian? Myślałem o tobie. Myślałam o tobie. Telepatia jest takim zjawiskiem, w którym rozumiemy siebie nawzajem bez pomocy słów, bez pomocy komunikacji. Jest ona bardzo bliska empatii, czuciu drugiej osoby, czuciu tego, co takiego się dzieje w drugiej osobie. Wiecie, na dobrą sprawę to nie jest tylko tak, że my jesteśmy w stanie w 100% wysyłać sobie wszystkie myśli i rozumieć w 100% to, co dzieje się z drugim człowiekiem, bo gdyby tak było, to po co byłyby nam usta do tego, żebyśmy się komunikowali? Nie byłyby nam one potrzebne. Telepatia dzieje się na takim subtelnym poziomie. Poziomie, który się po prostu czuje. I jest on naprawdę bardzo, bardzo blisko jasnowidzeniu. Za funkcję i w ogóle możliwość telepatii odpowiada trzecie oko, które odpowiada za poszerzoną percepcję. I wiecie, to jest zabawne, bo ja kiedyś myślałem, że to wszystko to są takie mistyczne herezje i trochę mity, ale zdarzało mi się to doświadczać tak często. Jest to tak prawdziwe, że nie jestem w stanie tego odrzucić. Przede wszystkim, żeby być świetnym telepatą, trzeba stworzyć w swoim życiu miejsce i przestrzeń. To nie jest tak, że wystarczy sama afirmacja albo wkręcenie sobie, że telepatia jest prawdziwa, jesteś telepatą i nagle będziesz otrzymywał komunikaty pozawerbalne. Nie. Tak na dobrą sprawę telepatą jest każdy z nas, bez wyjątku. Każdy z nas odczuwa, każdy z nas ma sens intuicji. Każdy z nas jest w stanie przewidzieć niektóre rzeczy i... nie jesteśmy w stanie odrzucić tego zjawiska. I dzieje się to najczęściej w chwilach, gdy... totalnie sobie odpuścimy. W chwilach, gdy stworzymy dla siebie przestrzeń, wyrobimy w sobie sens głębokiej wrażliwości na to, aby otrzymywać komunikaty zewsząd. Nie tylko te werbalne, nie tylko te intelektualne, ale komunikaty, które dostajemy na co dzień od całego wszechświata. Tylko my je cały czas pomijamy, bo będąc ludźmi, staramy się po prostu przetrwać, tak? Czym jest nasze życie, jak nie jedną wielką grą o przetrwanie? I tak bardzo skupiamy się na filtrowaniu naszej rzeczywistości pod względem tego, co jest praktyczne, że pomijamy te takie subtelne aspekty rzeczywistości, jakim są choćby nawet nasza wrażliwość, otwartość, czy właśnie telepatia. Telepatia bierze się z tego, że świadomość, czyli jaźń, jest jedna dla nas wszystkich. Przez oczy każdego z nas, przez twoje oczy, patrzy w tej chwili ten sam Bóg, ta sama świadomość, ta sama jaźń. Przez te oczy, które tutaj są u Damiana i te oczy, które są u ciebie, patrzy ta sama świadomość, która... nie ma żadnych granic, nic ją od siebie nie oddziela. Ona nie ma żadnych granic, ona nie zna zjawiska czasu. Ona nie zna zjawiska oddzielności albo separacji. To tak jakbyśmy mieli taką nieskończoną autostradę świadomości, do której jest podpięty każdy człowiek, każde jedno zjawisko, każdy jeden fenomen, każdy jeden obiekt, każda jedna myśl. Jest ona w stanie transportować informacje na odległość, bo na dobrą sprawę jest tylko świadomość. I telepatia pojawia się w chwili, gdy
wyciszysz swój uwarunkowany umysł, który ciągle się powtarza, który ciągle odtwarza tą samą płytę, i pozwolisz sobie naprawdę na głębokie odczuwanie i przeczuwanie i doświadczanie tego, co dzieje się w twojej jaźni, w twojej świadomości. Bo telepata to jest osoba, która jest tak bardzo wykształcona w eksploracji swojej własnej świadomości, że jest w pełni otwarta na komunikaty pochodzące całkowicie zewsząd. I to wcale nie jest nic ezoterycznego. To jest po prostu otwarcie siebie na to, co dzieje się w naszych wnętrzach, na najbardziej subtelnych poziomach. Czy telepatia jest prawdziwa? Wiecie, ciężko jest czasami coś zakomunikować i zmuszać samego siebie albo kogoś do tego, aby musiał w coś wierzyć. Wiecie, mam tu na myśli, że jeżeli telepatia jest prawdziwa, to musiałbym wam tu teraz przedstawić certyfikat z telepatii, ewentualnie jakieś badania naukowe, że ktoś udowodnił, że telepatia jest prawdziwa. Ale są rzeczy i zjawiska, na które my wystarczy, że się otworzymy i one po prostu się pojawiają. I wtedy nie potrzebujemy na to żadnego dowodu. I pojawia się wewnętrzne widzenie, wewnętrzne przeczucie tego, o co tutaj tak naprawdę chodzi i co jest prawdziwe. I najlepsze jest w tym, że wcale nie musisz tego wiedzieć. Nie musisz wiedzieć nic o telepatii. Nie musisz wiedzieć, czy dany komunikat ktoś ci wysłał, czy nie. Czy w ogóle coś odczułeś, czy nie. Nawet nie musisz się do tego przywiązywać. Nawet nie musisz tego szukać. To się po prostu dla ciebie dzieje. I jeżeli chodzi o zagadnienie telepatii, starczy tylko, że otworzysz się na swoje własne odczuwanie. I wszystko, co ma do ciebie przyjść, i tak do ciebie przyjdzie. I jeżeli chodzi o telepatię, to jest tak banalnie proste. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.